Czy zastanawiacie się, czym jest ropa naftowa? I co można z niej wyprodukować? Będziecie zaskoczeni! Ignacy Łukasiewicz, genialny wynalazca, pra, 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 wujek Nikodema i dobry duch tego szalonego przedsięwzięcia. Słuchajcie go, bo wie, co mówi. Nikodem, typowy przedstawiciel dzisiejszego świata. Uwielbia nowoczesne technologie, ale niewiele wie o zjawiskach w rzeczywistym świecie. Odkrył niedawno, że ma sławnego przodka i postanowił nagrać o tym film. Radek, typ naukowca, przyjaciel Nikodema. Rozbiera każde urządzenie na czynniki pierwsze i nie spocznie, póki nie dowie się, jak to działa. Miał pomóc Nikodemowi w nagrywaniu filmów. Sami zobaczcie, jak to się skończyło. Gotowy? Witajcie. Mam na imię Nikodem i postanowiłem, że opowiem wam o niesamowitym człowieku. Wynalazcy lampy naftowej, Ignacym Łukasiewiczu. Niedawno dowiedziałem się, że jest moim przodkiem. Nuda. Urodził się 8 marca 1822 roku. Zaraz zasnę. Mówi się o nim również, że jest ojcem przemysłu naftowego w Polsce. Nuda. Swoją pierwszą kopalnię ropy naftowej wybudował w 1854 roku. Naprawdę usnę, naprawdę. Ty myślisz, że to jest takie proste? Tak, to jest proste. Chodź, pokażę tobie. Chodź. Z czym ci się kojarzy ropa naftowa? Z paskudną czarną mazią? Błąd. Powinna ci się kojarzyć z tym. A poza tym? Telefon, telewizor, samochód, ogrodowe meble, słupki drogowe, opony, plastikowe okna, stroje sportowców, zabawki i całe mnóstwo przedmiotów codziennego użytku. Każdego dnia używasz setki, tysiące produktów, które bez ropy naftowej by nie powstały. No ale zaraz, teraz to przesadzasz. Przecież ropa, nafta, benzyna to są paliwa. A co łączy większość produktów, o których przed chwilą powiedziałem? Plastik? Czyli tworzywa sztuczne. A tworzywa sztuczne to produkty ropy naftowej. Wyobraź sobie świat bez artykułów gospodarstwa domowego, lekarstw, farb, klejów, komputerów. Na przykład do produkcji komputera zużywa się 10-krotnie więcej ropy niż waży sam komputer, bo przecież tworzywa sztuczne są także w jego środku. Ale jak to możliwe, że... To trochę skomplikowane, ale zacznę od początku. Jak wiesz, ropę wydobywa się za pomocą odwiertów z szybów naftowych. Na ziemi lub na morzu. Stamtąd ropa trafia do rafinerii, wykorzystuje się do tego wielkie statki, tankowce, albo cysterny samochodowe i kolejowe. Rafineria to miejsce, w którym następuje destylacja ropy naftowej. To taki proces, w którym z ropy wytwarza się produkty ropy naftowej. Pokażę ci, na czym polega proces destylacji i oddzielania produktów ropy naftowej. Do naczynia wleję różne substancje. Czym one się różnią? Smakiem, kolorem. Nikodem, wytęż umysł. I... gęstością, tak. Tak? Oczywiście, gęstością. To są różne ciecze o różnej gęstości. Wleję je ostrożnie do tego naczynia. Zostaw, bo popsujesz. No dobra. No nie, no ale teraz to ty popsujesz, no przecież to jest płyn do mycia naczyń. Za chwilę przygotuję specjalnie dla ciebie taką kolumnę destylacyjną, którą można wypić. A teraz uważaj. Jak widzisz, ciecze nie wymieszały się ze sobą, bo mają różne gęstości. Na powierzchni znajduje się najlżejszy płyn, a na dnie? Najsłodszy. No i oczywiście najcięższy. No ale co to ma wszystko wspólnego z rafinerią? Dzisiaj destylacji ropy naftowej dokonuje się w rafineriach, w wielkich kolumnach zwanych kolumnami destylacyjnymi. To taki przemysłowy odpowiednik naszego naczynia. Prawdziwa destylacja ropy naftowej polega na podgrzewaniu ropy do różnych temperatur, w efekcie czego w wielkiej kolumnie otrzymujemy ułożone warstwowo substancje o różnej gęstości. Najcięższy jest
asfalt, który jest na samym dnie i tutaj w kolumnie jest najcieplej. Wyżej są lżejsze parafiny, z których można wytwarzać świece albo na przykład kremy do smarowania. Jeszcze wyżej cała masa paliw, takich jak paliwo lotnicze, paliwo do statków, do lokomotyw kolejowych, czy wreszcie benzyny samochodowe. Tutaj jest już coraz chłodniej. Najwyżej są najlżejsze produkty ropy naftowej, takie jak gazy. No dobrze, ale gdzie w tym wszystkim jest to? Nasz kucyk albo komputer? Cierpliwości. Produkty ropy naftowej trafiają z rafinerii do najróżniejszych fabryk i przedsiębiorstw. Tam są przetwarzane na tworzywa sztuczne, kleje, farby, włókna. No to zdrowie wujka Ignacego. Niezłe to twoje doświadczenie. Bo ja wiem. Przydałby się jakiś wybuch. No nie. To może w następnym odcinku. Zróbmy zapowiedź kolejnego odcinka. Dobra. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Chociaż odrobinę szalone. Już się nie mogę doczekać, co z tego wyniknie w kolejnym odcinku.